Macierewicz, szef sztabu Joachim Brudziński, cała biało-czerwona drużyna Prawa i Sprawiedliwości dzisiaj na wielkim finale w Sandomierzu. Witamy serdecznie całą Polskę. Tak, tak, dzisiaj wielkie bardzo brawa. Ważny moment, ostatnie minuty kluczowej, historycznej kampanii od 89 roku. Już w niedzielę zadecydujemy o przyszłości naszej ojczyzny. Zwyciężymy! Ależ moc! Ależ energia, Sandomierz! Szanowni Państwo, a towarzyszy nam uśmiech, szczerość, serce, bo tacy chcielibyśmy być dla Państwa. Nasza drużyna, skuteczna drużyna, która przez 8 lat realizuje konkrety. I prosimy Państwa o kolejny mandat zaufania. Szanowni Państwo, z miłości do... Polski! Z miłości do... Polski! Z miłości do... Polski! Z miłości do Polski chcemy kontynuować tę misję i o tym właśnie nasz lider, pan premier Jarosław Kaczyński. Panie premierze, zapraszamy. Ogromne brawa! Dziękuję, szanowni państwo. Jeśli chcemy mówić o czymś, co w tej chwili jest najważniejsze, to znaczy o stawce tych wyborów, to trzeba powiedzieć, że ta stawka ma dwa wymiary. Ten bliższy i ten nieco dalszej perspektywy. Ten bliższy odnosi się do pytania następującego. Czy mianowicie to wszystko, co zostało w ciągu 8 lat uzyskane, ma być utrzymane, czy ma być odebrane lub zniszczone? To są konkrety. To jest, szanowni państwo, przede wszystkim decyzja, która została świadomie podjęta przez naszą partię, naszą ekipę, że my rządzimy w Polsce sami. Bez Berlina, bez Moskwy. Czy chcecie państwo Polski rządzonej z Berlina lub z Moskwy? Nie! No właśnie. I to jest pierwsza stawka tych wyborów. Po drugie, że ukrócimy te ogromne rozkradanie naszego kraju dosłownie na setki miliardów złotych. Czy chcecie, by Polska była dalej rozkradana? Nie! Po trzecie, czy Polska ma być państwem liberalnym? To znaczy, niech każdy sobie daje radę, a państwo nie ma nic do tego? Albo... No już nie zdołałem dokończyć. Czy państwem przyjaznym obywatelowi, które bierze na siebie wiele obowiązków, które w stosunku do obywateli jest lojalne, które pomaga słabszym, które podaje rękę w sytuacjach najtrudniejszych, które organizuje wielkie sumy na służbę zdrowia i ciągle je zwiększa, które ma potężne środki na politykę socjalną, szeroko rozumianą, a symbolem jest 500+, dziś 800+, ale to jest tylko symbol, bo tych przedsięwzięć było wiele, wiele więcej. Czy państwo chcecie takiego państwa, czy państwa liberalnego, państwa Tuska? Nie! Chcecie takiego państwa, proszę państwa? Nie! Więc powiedzcie, proszę państwa, tak. Chcecie takiego państwa? Nie! No, to już, szanowni państwo, jest tu pewien kłopot. Otóż ja pytam o to, czy chcecie państwa typu Donald Tusk? Nie! O, to jest jasna odpowiedź. Do Berlina! Do Berlina! Do Berlina! Do Berlina! Do Berlina! Do Berlina! Do Berlina!
właśnie w związku z tym Berlinem, czy chcecie państwa, które broni honoru Polaków, broni naszej historii, czy takiego, które propaguje mikromanię narodową, pedagogikę wstydu, które się chce dzielić z Niemcami odpowiedzialnością za ich zbrodnie w czasie II wojny światowej. Czy chcecie takiego państwa? Nie! No właśnie, nie będziemy się z nimi dzielić odpowiedzialnością za te zbrodnie. To były ich zbrodnie. Ale za to chcemy, szanowni państwo, by Polska uzyskała reparacje. Bo nie da się już w tej chwili ukarać zbrodniarza, tysiące, dziesiątki, setki tysięcy zbrodniarzy zupełnie świadomie nie zostało przez Niemcy ukaranych. Ale reparacje są ciągle aktualne. Oni płacą reparacje nawet za wydarzenia sprzed przeszło 100 lat. I takiego państwa, proszę państwa, no może nie powinienem tych słów w ten sposób powtarzać, ale tak mi się powiedziało. Otóż, czy takiego państwa, które z tego wszystkiego rezygnuje, chcecie? Nie! No właśnie. A czy, szanowni państwo, chcecie państwa bezbronnego, które się chce bronić na Wiśle i praktycznie nie ma, że nie ma armii? Armia jest uzbrojona w broń z 60-tych lat? Nie! A czy chcecie państwa, które za nic ma bezpieczeństwo własnych obywateli i które będzie wpuszczało tutaj nielegalnych imigrantów, tych z rozdziału europejskiego, ale także tych, którzy przechodzą, czy chcą przechodzić przez wschodnią granicę? Nie! Czyli, szanowni państwo, chcecie być bezpieczni. I to jest normalne. Tak, chcecie być bezpieczni. Chcecie państwa bezpiecznego. Jeszcze jedno pytanie. Czy chcecie państwo takiego kraju, w którym podwyższa się ludziom starszym wiek emerytalny? Nie! No, krótko mówiąc, mogę z tego wszystkiego wyciągnąć jeden wniosek. Nie chcecie państwo, by naszym krajem, naszą ojczyzną rządził niejaki Tusk. Ale musicie państwo także jeszcze o jednym pamiętać, że dzisiaj głos na każdą partię opozycyjną w istocie oznacza głos na Tuska. Więc pamiętajcie o tym. Pamiętajcie o tym i nie dajcie się oszukać. Nie dawajcie się oszukiwać tym wszystkim, którzy z różnych pozycji, czasem z krzyżem w ręku nawet, próbują wmówić, że należy na nich głosować, a nie na Prawo i Sprawiedliwość, nie na Zjednoczoną Prawicę. Jesteśmy dzisiaj jedyną formacją polityczną, która gwarantuje, że to wasze nie będzie wysłuchane i to wasze tak też będzie wysłuchane, że Polska będzie dalej szła tą drogą, na której odniosła ogromne sukcesy. Ogromne sukcesy społeczne i ogromne sukcesy gospodarcze. Tą drogą. Tą drogą, proszę państwa, za którą ja powinienem państwu dziękować. Bo co się okazało, jeżeli Polską rządzą ludzie niezależni od obcych sił,
jeżeli ci ludzie są polskimi patriotami i mają poparcie polskich patriotów, to można zdziałać bardzo wiele. Można szybko gonić Europę. Już dziś mamy najlepszą sytuację, jeżeli chodzi o relacje gospodarcze w dziejach naszego kraju, porównując się do krajów zachodniej Europy. Za 8-10 lat możemy spokojnie dogonić Francję czy Anglię, a minąć Włochy czy Hiszpanię, a za kolejne kilka możemy dogonić Niemcy. To będzie, szanowni państwo, sukces tysiąclecia. I czy chcecie takiego sukcesu? Otóż taki sukces może wam zapewnić tylko nasza formacja polityczna. A jeśli chodzi o naszych przeciwników, to mogą wam zapewnić tylko państwo rządzone z zewnątrz, okradane na różne sposoby, spychane w nicość, nic nieznaczące. Państwo, w którym Polacy nie będą obywatelami. Ale to tylko ta pierwsza perspektywa. Bo jest jeszcze, szanowni państwo, ta druga, o której się mniej mówi. Otóż w tej chwili w Unii Europejskiej pod kierownictwem Niemiec przygotowywane są rozwiązania, w których nawet sprawa lasów państwowych nie będzie już polską sprawą. 65 różnych dziedzin ma być oddane Unii Europejskiej i do głosowania większościowego, a w głosowaniu większościowym zawsze ci, którzy chcą bronić interesów tych państw, które są uważane za słabsze, przegrywają. I my będziemy przegrywali, nawet jeżeli jesteśmy coraz silniejsi. Bo to, że jesteśmy coraz silniejsi, naszym sąsiadom z zachodu i ze wschodu się bardzo nie podoba. I dlatego ta dalej idąca perspektywa oznacza właśnie to, że tracimy w istocie niepodległość po ledwie 30 paru latach tego czasu, w którym jesteśmy niepodlegli. Przestajemy być obywatelami, bo nasze głosowania nic tak naprawdę nie będą znaczyły. To będzie po prostu teatr, to będzie rytuał nic nieznaczący. A wszystkie hieny, których pełno w Europie, na nas się rzucą. Na nas się rzucą jako na tych, którzy ośmielili się sami wzbogacić, sami zbudować podstawy naszego dobrobytu i mają szansę na pełen dobrobyt i prawdziwie wielką siłę, w tym siłę militarną. Już dziś ją tworzymy. Otóż my z całą pewnością na takie rozwiązania się nie zgodzimy i mamy tu prawo weta. My nie zgodzimy się na euro. My nie zgodzimy się na nic takiego, co podważy naszą niepodległość, bo część uprawnień oddaliśmy Unii Europejskiej, ale to wszystko, nic więcej, szanowni państwo, nic więcej. Jesteśmy w Unii, chcemy być w Unii, ale w Unii, gdzie są państwa suwerenne. Dziś jesteśmy państwem suwerennym i z całą pewnością nasza formacja nie pozwoli na to, żeby się to zmieniło, a tamci są gotowi naprawdę na wszystko, aby tylko tutaj móc dalej robić to, co robili przez te 8 lat. A co robili, to jeszcze się okaże, bo bardzo niewiele z tego tak naprawdę do końca wiemy. Nawet film Reset wszystkiego nie pokazał, a przecież było mnóstwo innych problemów, o których jak dotąd filmów nie nakręcono. Pamiętajcie państwo, że to jest naprawdę wybór zupełnie podstawowy. Idźcie na te wybory, weźcie udział w referendum, bo to bardzo ważna sprawa. 4 razy nie. Pamiętajcie, 4 razy nie. Innych namawiajcie do tego ze wszystkich sił. No i wreszcie lista numer 4. Taka nam przypadła w losowaniu. To jest lista Polski niepodległej, suwerennej, rozwijającej się Polski demokratycznej, Polski równości obywateli, Polski pomyślności dla wszystkich i szans dla wszystkich. Taką Polskę naprawdę warto poprzeć, warto dać takiej Polsce szansę. Dzisiaj wszystko zależy od państwa, od obywateli
naszego kraju, od naszych rodaków. Wierzę, że ten wybór będzie wyborem dobrej przyszłości, dobrej, mocnej przyszłości Polski. Dziękuję bardzo. Pan premier Jarosław Kaczyński w Sandomierzu na finałowym wiecu kampanijnym Prawa i Sprawiedliwości. Miód na nasze uszy, te okrzyki, trzecia kadencja, tak, tak, proszę Państwa, jesteśmy na ostatniej prostej, aby ta trzecia kadencja, Szanowni Państwo, zmaterializowała się, ale o tym, jak ta trzecia kadencja może nam może wyglądać, opowie nam pan premier Mateusz Morawiecki. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dziękuję. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję. Dziękuję i chcę podziękować za tą całą naszą długą trasę kampanijną. Czuję w Was ogromną siłę, ogromną moc. Czuję, że mógłbym nie jedną kampanię, ale 10 kampanii z Wami zrobić. A są przynajmniej 3 główne powody, dla których musimy tą trzecią kadencję rzeczywiście wywalczyć, tak jak przed chwilą tutaj wołaliśmy. Powód pierwszy to godne życie Polaków. Powód drugi, bezpieczeństwo wewnętrzne i bezpieczeństwo naszych granic. I powód trzeci to życie na poziomie Zachodu, ale bez tych problemów Zachodu, czyli szansa, jak powiedział pan prezes, która trafia się raz na setki lat. Szansa tysiąclecia. Musimy ją wykorzystać. Drodzy Państwo, zwyciężymy. Szanowni Państwo, tak jest. Dlatego, żeby zwyciężyć, musimy zdać sobie z czegoś sprawę. Ta najbliższa niedziela to nie są wybory takie jak raz na 4 lata. To nie jest niedziela raz na 4 lata. To jest niedziela raz na pokolenie. I dlatego wszystkich rodaków proszę, abyście w tę niedzielę wzięli los Polski z miłości w swoje ręce. I tą emocją jedynie się kierując, podjęli właściwą decyzję w referendum. 4 razy nie. I głosując na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. Wiele, wiele przed nami jeszcze zadań, wiele wyzwań, ale wybór, drodzy Państwo, jest prosty. To po jednej stronie Prawo i Sprawiedliwość, a po drugiej stronie koalicja wojująca z prezydentem. Koalicja chaosu, zamętu, fermentu. Zobaczcie, ile udało się zrobić, jaką drogę przeszliśmy. Od pracy po 5 zł za godzinę do pracy minimalnej stawki 28 zł za godzinę. Od głodowych emerytur do trzynastek, czternastek i godnych waloryzacji. Od pedagogiki kompleksów, wstydu, brania cudzych grzechów na swoje winy, na swoje barki, na swoje sumienie. Tusk nawet zobowiązał się właśnie do tego, żeby za winy niemieckie płacić. Zobaczcie, co mówił po wizycie w Izraelu. Od Polski takiej do Polski dumnej, z biało-czerwonej, z naszej historii, ale i pewnej siebie, pełnej aspiracji, zmierzającej pewnym krokiem do tego, o czym mówił przed chwilą pan prezes. Zaraz ich dogonimy i oni będą nas gonić. Od Polski, która się zwijała posterunki policji, likwidowała jednostki wojskowe, do Polski, która buduje najsilniejszą armię lądową w Europie. To jest wybór. Przed nami wiele zadań, wiele wyzwań, ale Polsko, to jest Twój czas. Polsko, to jest wielka Twoja szansa. Albo będziemy pogrążeni w
kłótni, chaosie, bałaganie, w paraliżu decyzyjnym, bo głos na jakąkolwiek partię opozycyjną oznacza tak naprawdę głos na Platformę, głos na Tuska. Nie możemy na to pozwolić, bo chcę, kończąc już, powiedzieć o jednym wielkim zagrożeniu. Drodzy Państwo, jestem po rozmowach z premierami w ostatnich dniach z Unii Europejskiej. To, co dzieje się dzisiaj na Bliskim Wschodzie, grozi kolejnymi gigantycznymi falami imigrantów nielegalnych. Partia Tuska już głosowała za paktem migracyjnym zawierającym przymusową relokację nielegalnych migrantów. W tych falach nielegalnych imigrantów, które już zaraz będą zmierzały do Europy. W tych falach. Tak, niech one sobie idą do Berlina, jak chcą. Tak jest. Ale drodzy Państwo, w tych falach będą bojownicy islamscy, będą terroryści. Jedyną gwarancją zapory przeciw nielegalnej imigracji, czemu postawiłem twarde weto na ostatniej Radzie Europejskiej i wiem stamtąd, że Tusk na to się już zgodził. Jedyną zaporą jesteśmy my. Prawo i Sprawiedliwość. Prawo i Sprawiedliwość. Dlatego, szanowni Państwo, dziękuję, dziękuję. Szanowni Państwo, już naprawdę ostatnie zdanie. Wybór jest prosty. Albo Polska pogrąży się w bałaganie i chaosie, albo będzie miała skuteczny, sprawny, odpowiedzialny rząd, stawiający czoło wyzwaniom przyszłości. Polsko, wykorzystaj swoją wielką szansę. Walczmy o Polskę. Jest tego warta. Dziękuję bardzo. Zwyciężymy. Zwyciężymy. Pan premier Mateusz Morawiecki. Dziękuję. To jest wybór tysiąclecia i prosimy, żebyście Państwo o tym pamiętali. Zwyciężymy! Moi kochani, nasze spotkanie absolutnie się jeszcze nie kończy, ale chciałbym, abyśmy pożegnali pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego i pana premiera, ponieważ oddalają się na dosłownie kilkadziesiąt metrów, ponieważ mają ważne wywiady na żywo telewizyjne. Także jeszcze raz dziękujemy wszyscy razem. Dziękujemy za to, co było, ale przed nami co jest? Zwyciężymy! Zwyciężymy! Szanowni Państwo, mamy wielką przyjemność zaprosić panią marszałek Elżbietę Witek. Zapraszam, pani marszałek. Ogromne brawa, pani marszałek Elżbieta Witek w Sandomierzu specjalnie dla państwa. Witam wszystkich państwa bardzo, bardzo serdecznie. Witam szczególnie gorąco polskie kobiety obecne tu na rynku w Sandomierzu. Brawo, panie. Dziękuję, że jesteście z nami. Proszę państwa, odbyłam wiele spotkań. Spotkałam się z setkami kobiet. I wiele z nich mówiło, jakie mamy szczęście, że w tym momencie akurat mieszkamy tu w Polsce. Patrząc na to, co się dzieje wokół nas, za naszą wschodnią granicą, na granicy polsko-białoruskiej, w Izraelu, co słyszymy ze strony Chin, wiemy, że żyjemy w kraju bezpiecznym, spokojnym i stabilnym. My, kobiety, chcemy pokoju, nie chcemy wojny. Wiemy, że wojna zawsze przynosi śmierć, zniszczenie. Ona pogrąża nas w chaosie. My chcemy pokoju, ale nie tylko tego pokoju zewnętrznego. Nam jest potrzebny pokój w naszych rodzinach, pokój w miejscu pracy i przede wszystkim pokój między nami. Dlatego nie podnośmy tej broni, którą jest hejt, którą jest agresja, nienawiść. Nie bądźmy tacy sami. Polskie kobiety cenią sobie spokój. Są tymi, które pilnują ogniska domowego. Mamy wspaniałe kobiety w Polsce. Wykształcone, mądre, inteligentne, gospodarne. Kobiety, które potrafią sobie poradzić w najtrudniejszych sytuacjach. Tego nauczyła nas historia. Wtedy, kiedy nasi mężczyźni walczyli przez setki lat w powstaniach, w wojnach, to polskie kobiety musiały zadbać o wszystko. One się tego nauczyły.
przekazywały z pokolenia na pokolenie. I dzisiaj na polskich kobietach można polegać. Są naprawdę fantastyczne. Brawo dla polskich kobiet. Brawo dla polskich matek. Proszę Państwa, dla mnie to było szokiem, kiedy z rozmów z kobietami dowiedziałam się, że niektóre z nich po wystąpieniu w Końskich czy w Katowicach powiedziały: pani marszałek, pani opowiedziała nasze życie. Tak ono kiedyś wyglądało. Ja teraz nareszcie rozumiem, że nie jestem żadnym tłumokiem i że nie robię nic złego, że zamiast do pracy zostaję w domu i wychowuję swoje dziecko. Mam do tego prawo i teraz to wiem. Rząd Prawa i Sprawiedliwości stworzył wszystkim polskim kobietom, nie dzieląc ich, stworzył takie możliwości, że dzisiaj możemy robić naprawdę wszystko, możemy być tym, kim chcemy. Pierwszą kobietą w naszym rządzie była pani premier Beata Szydło. Marszałkiem. Brawo. To pani premier z panią minister Elżbietą Rafalską rozpoczęły te wielkie przemiany, te wielkie programy społeczne. Za to należą się wielkie brawa. Ale proszę Państwa, marszałkiem Sejmu jest też kobieta. Powierzenie kobiecie takiej funkcji to jest naprawdę wielka odpowiedzialność i wielkie zaufanie. I tej kobiecie, czyli mnie, zaufano. Wicemarszałkiem, myślę, że nikogo nie zawiodłam. Staram się jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki, bo kobiety są bardzo sumienne, obowiązkowe. Dziękuję. Ale proszę Państwa, moja koleżanka Małgosia Gosiewska jest wicemarszałkiem. Finansami polskiego państwa zarządza kobieta. Największymi programami społecznymi, które idą z Ministerstwa Rodziny, zarządza kobieta. Proszę Państwa, jak pytam wójtów, burmistrzów, kim są wasi skarbnicy? W większości słyszę kobiety. Kobiety potrafią zarządzać budżetem. Muszą zarządzać budżetem domowym i wiedzą, że jak nieraz brakuje, to trzeba pogłówkować, co zrobić, żeby jednak te pieniądze się znalazły. Polskie kobiety są niezwykle odpowiedzialne. Naprawdę. I Prawo i Sprawiedliwość to zauważyło. Coraz więcej kobiet obejmuje bardzo ważne stanowiska, ważne funkcje. Wywiązują się z nich naprawdę znakomicie. Ja chcę, proszę pani, żebyście w siebie uwierzyły, żebyście były bez kompleksów. Naprawdę, naprawdę jesteście cudowne. Przede wszystkim wartość rodziny to... Dziękujemy polskim kobietom. Dziękujemy. Tak trzeba im dziękować. Proszę Państwa, te polskie kobiety wcale nie walczą z mężczyznami. Wcale z nimi nie rywalizują. Wcale nie mówimy, że jesteśmy lepsze. Jesteśmy inne. Tak nas Pan Bóg stworzył. Wy macie swoje cechy, my swoje. Tak jak w rodzinie. Mama i tata, mąż i żona tworzą wspólnotę, jedność, samodobro. My nie chcemy rywalizować. Nie chcemy niczego udowadniać. Chcemy, żebyście nam zaufali, żebyśmy mogli współpracować dla dobra Polski, dla dobra polskich rodzin i dla bezpiecznej przyszłości wszystkich obywateli naszego państwa. Bo my nikogo nie wykluczamy, nikogo, bo jesteśmy jednym narodem, mamy jedną wspólną ojczyznę. Tą ojczyzną jest Polska i dlatego w niedzielę 15 października zawalczmy o Polskę. Jeżeli mam jakiekolwiek wątpliwości albo znamy kogoś, kto ma te wątpliwości, to proszę Was, zróbmy jutro w sobotę, kiedy jest cisza wyborcza, taki wyborczy, obywatelski rachunek sumienia. Sami ze sobą, bo ktoś nas może oszukać. My możemy kogoś oszukać, ale sami siebie nie oszukamy. Możemy porównać nareszcie to, co jest porównywalne. 8 lat rządów Platformy i PSL-u i 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. Zapytajcie sami siebie. Wyjdźcie na ulicę, zobaczcie, czy coś się zmieniło, co się przez te 8 lat zmieniło i wtedy podejmijcie tą właściwą, najlepszą decyzję. Pamiętajmy o jednym, to nie jest rozstrzygnięcie tego, jak będzie wyglądała Polska przez 4 lata. To jest decyzja, która zaważy na dziesięciolecia,
Dlatego ja, podejmując decyzję, nie myślę już o sobie. Ja mogę ryzykować sobą, ale czy wolno mi ryzykować życiem, bezpieczeństwem i przyszłością moich dzieci i moich wnuków? Moi wnukowie, wasi wnukowie nie mają prawa głosu. To my za nich tę decyzję musimy podjąć. Ona musi być odpowiedzialna. Musimy sobie z tego zdawać sprawę. Zewsząd niebezpiecznie. A my żyjemy w kraju, który dba o wszystkich. Nasze programy są kierowane do wszystkich. My nie pytamy, kto na nas głosuje. Nie pytamy, czy to jest dziecko z rodziny, kogoś, kto głosuje na Platformę czy PSL. Bo dzieci to jest największe dobro. Największe dobro. A my swoim przykładem te dzieci wychowujemy. Więc zachęcajmy wszystkich, żeby 15 października poszło nas jak najwięcej. Ja wierzę, że kobiety potrafią to zrobić. Potrafimy się zmobilizować, jeśli wiemy, że od tego, od tej naszej mobilizacji zależy przyszłość naszych dzieci i następnych pokoleń. Bierzmy za nie tę odpowiedzialność. I pamiętajmy, że te 4 pytania referendalne dotyczą absolutnie wszystkich Polaków. Bo pytanie o wiek emerytalny to jest ważne pytanie, bo każdy prędzej czy później skończy swoją karierę zawodową i przejdzie na emeryturę. Pamiętamy, że ona została podniesiona dla kobiet właśnie o 7 lat, a dla tych, które pracowały na roli aż o lat 12, dla tych najciężej pracujących kobiet. Więc my teraz, słysząc coraz częściej od opozycji, że Polacy powinni, a nawet muszą dłużej pracować, zadajemy to pytanie. Drugie pytanie, bezpieczeństwo. Czy ma być zburzona ta zapora na granicy? Czy naprawdę chcemy widzieć te sceny, które widzimy dzisiaj na Ukrainie? Gwałcone kobiety, kobiety rodzące na betonie, dzieci, które widzą rozstrzeliwanych swoich rodziców, dzieci, na oczach których gwałci się ich matki. Czy my tego chcemy tutaj w Polsce? Na pewno nie. Na pewno nie. I to jest pytanie, ta zapora pomaga naszym żołnierzom i funkcjonariuszom bronić naszego bezpieczeństwa. I dlatego my zawsze będziemy stać murem za polskim mundurem. Wreszcie słyszymy, że trzeba dokończyć prywatyzację, czyli spółki Skarbu Państwa. A kto nam pomógł w czasie pandemii, w czasie wojny, w czasie kryzysu energetycznego, Putin inflacji? Właśnie spółki Skarbu Państwa. One muszą być w rękach naszego państwa, żeby mogły pomagać. Proszę Państwa, i wreszcie nielegalna imigracja. To nie są ludzie, którzy potrzebują pomocy. To są ludzie, którzy zostawiają swoje kraje, przyjeżdżają tutaj, liczą na socjal. Ja odbyłam w zeszłym tygodniu, 1,5 tygodnia temu, swoją ostatnią podróż jako marszałek do Rzymu. Spotykałam się z politykami, rozmawiałam o tym, co się dzieje na Lampedusie. I to oni mi powiedzieli, to nie jest mój wymysł, to jest ich ocena. 95% tych, którzy są na Lampedusie, to są mężczyźni do 30 roku życia. Młodzi mężczyźni w naszej kulturze, jak była wojna, to nasi mężczyźni, kobiety i dzieci wysyłali w bezpieczne miejsca, a sami walczyli. A tutaj, gdzie my widzimy te kobiety z dziećmi? To jest fragment niewielki. Reszta to są młodzi mężczyźni. My się nie zgadzamy. Pani premier jako pierwsza w roku 2015 powiedziała nie. My możemy pomagać tam, gdzie jest konflikt. I to robimy od roku 2015. Ale nigdy się nie zgodzimy na to, żeby zagrożone były przede wszystkim nasze kobiety, nasze dzieci, nasze domy. Nie chcemy tego. Chcemy bezpiecznej przyszłości Polaków. Dlatego proszę, bardzo proszę wszystkie kobiety, zróbmy wszystko, żeby jak najwięcej nas poszło na wybory i na referendum, żebyśmy obronili bezpieczną przyszłość nas i naszych dzieci. Dziękuję. Pani marszałek Elżbieta Witek, silna kobieta w polskim parlamencie. A teraz czas na zabranie głosu przez kobietę, szanowni państwo, która rozpoczęła tę dobrą, pozytywną zmianę w polskiej polityce. Pani premier Beato Szydło. Wielkie brawa dla pani premier. Dobry wieczór. Słuchajcie, drodzy przyjaciele, powiedzmy całej Polsce, obronimy Polskę i Europę. Damy radę? Damy radę! Damy radę! Przywitajmy! Przywitajmy całą Polskę i pozdrówmy całą Polskę stąd, z Sandomierza. Bo Polska jest piękna, Polacy są wspaniali. Pozdrawiamy całą Polskę!
szanowni państwo, te wybory będą decydowały o naszej przyszłości, będą decydowały o naszej suwerenności, będą decydowały o przyszłości Europy. Bo jeżeli Polska będzie miała rząd, który będzie potrafił przeciwstawić się tej złej polityce, która w tej chwili jest prowadzona przez Unię Europejską, tylko będzie prowadzona w Unii Europejskiej polityka wracająca do korzeni, oparta o wartości chrześcijańskie, tak jak to było na początku, to Europa będzie piękna i bezpieczna, a państwem, które będzie w tej Europie podziwiane, będzie właśnie Polska. Moi drodzy, trzeba przekonać tych, którzy jeszcze nie podjęli decyzji. I ja zwracam się w tej chwili przede wszystkim do państwa. Zapraszamy was. Chcemy, żebyście byli gospodarzami wszyscy w naszym polskim domu. I żeby to Polacy gospodarowali w swoim polskim domu. I nie pozwolimy, żeby decyzje, które dotyczą nas, Polski, zapadały w Berlinie czy w Brukseli. Chodźcie z nami! Jeżeli państwo nie podjęliście jeszcze decyzji, na kogo głosować, jeżeli się wahacie, to odpowiedzcie sobie na kilka prostych pytań. Dzisiaj Donald Tusk mówi, że oni są uśmiechniętą ekipą, która przyniesie świetlaną przyszłość Polsce. To odpowiedzcie sobie na pytanie, czy polscy seniorzy uśmiechali się, kiedy Tusk podnosił wiek emerytalny? Czy polskie rodziny uśmiechały się, kiedy rodzice musieli wyjeżdżać za granicę, bo nie było pracy, a dzieci musiały być wychowywane przez dziadków? Nie! Czy polskie rodziny były szczęśliwe wtedy, kiedy nie stać ich było na to, żeby wysłać dzieci na wakacje, czy kupić, tak jak napisała do mnie pewna mama, która po roku funkcjonowania 500+, napisała do mnie do kancelarii premiera: dziękuję, bo mogłam wreszcie spełnić marzenia mojego syna i kupić mu rower na urodziny. Czy Polacy byli szczęśliwi, kiedy polskie rodziny nie miały środków na to, żeby kształcić dzieci? Nie! Szanowni państwo, czy górnicy uśmiechali się, kiedy Platforma chciała likwidować polskie górnictwo, zamykać polskie kopalnie? Nie! Czy uśmiechali się wtedy rolnicy, z których kpiono, którym nie pomagano? Nie! Więc jeżeli, szanowni państwo, nie wiecie, na kogo jeszcze zagłosować, wahacie się. I to jest również przesłanie do tych z państwa, którzy popieraliście, czy głosowaliście w poprzednich wyborach na Platformę Obywatelską. Rozejrzyjcie się wokół siebie. Zastanówcie się, jak wygląda dzisiaj moje życie. Jak wygląda moja miejscowość. Czy mam pracę? Czy mam godną płacę? Seniorzy, czy nie muszę już wybierać, czy opłacić rachunki, czy wykupić receptę? Jeżeli żyje się wam lepiej i chcecie, żeby dalej tak było, to my zapraszamy, chodźmy wszyscy razem, wszyscy Polacy, nie dajmy się podzielić. Jeżeli nie wiecie jeszcze, jak głosować, nie wiecie, jak głosować, głosujcie na Prawo i Sprawiedliwość! Wielkie brawa, szanowni państwo, pani premier Beata Szydło. Bezpieczna przyszłość Polaków to nasze hasło, a o tej przyszłości, bezpiecznej przyszłości, zapraszamy pana ministra obrony narodowej, pana Mariusza Błaszczaka. Zapraszam, panie ministrze. Dziękuję bardzo, dziękuję. 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 Dobry wieczór, Sandomierz. Proszę państwa, wszyscy Polacy zasługują na to, żeby żyć w bezpiecznej Polsce. Wszyscy. Zarówno ci, którzy mieszkają we wschodniej części naszego kraju, a więc na wschód od Wisły, jak i ci, którzy mieszkają na zachód od Wisły. Ci, którzy mieszkają w małych wioskach i w wielkich miastach. Wszyscy zasługują na życie w bezpiecznej Polsce. A tylko i wyłącznie Prawo i Sprawiedliwość
daje gwarancję bezpieczeństwa. Tylko i wyłącznie Prawo i Sprawiedliwość. To rząd Prawa i Sprawiedliwości zmienił plany obrony Polski. Bronimy każdego skrawka terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a nie tylko terenów na zachód od Wisły. My budujemy jednostki wojskowe, często w miejscach, w których rząd koalicji PO-PSL rozwiązywał jednostki wojskowe, likwidował jednostki wojskowe, narażając pół Polski na agresję rosyjską. To była hańba. Zamiast bronić Polski, oni się układali z Putinem, reset przeprowadzali. Na co oni liczyli? Na co oni liczyli? Na to, że Putin im wybaczy? Na to, że podporządkują Polskę Putinowi? To było ich celem? Naszym celem jest niepodległa, suwerenna Polska i tylko Prawo i Sprawiedliwość może zachować niepodległość i suwerenność naszej ojczyzny. W 2011 roku to ich minister, Bogdan Klich, minister obrony narodowej, zatwierdził plany obrony na Wiśle, oddając pół Polski agresorowi. W tym 2011 roku zlikwidowali bardzo wiele jednostek Wojska Polskiego właśnie na wschodzie naszego kraju. Począwszy od północy, pułk w Suwałkach, batalion w Siedlcach, brygadę w Lublinie, całą dywizję. Dywizję, pierwszą dywizję zmechanizowaną imienia Tadeusza Kościuszki, której zadaniem była obrona Polski od strony brzeskiej. Ten trakt brzeski, historycznie rzecz biorąc, często, bardzo często był wykorzystywany przez Rosję do ataku na Polskę. Ostatnio w 1920 roku to właśnie tym traktem brzeskim Rosja Czerwona atakowała Polskę. A co zrobiła koalicja PO-PSL? Zlikwidowała dywizję, która była odpowiedzialna za bezpieczeństwo na tym kierunku. Odtworzyliśmy dywizję zmechanizowaną, która broni właśnie odcinka brzeskiego. Ona już, proszę Państwa, jest wyposażona w czołgi Abrams. To są czołgi najcięższe. One razem ze śmigłowcami uderzeniowymi Apache, a już w przyszłym roku będą pierwsze egzemplarze tych śmigłowców, spowodują, że będzie tama nie do przebicia, spowodują, że agresor nie zaatakuje Polski. Ale to nie tylko kierunek brzeski, inny kierunek ataku, grodzieński. Tam, w województwie podlaskim, powstaje kolejna dywizja zmechanizowana Wojska Polskiego, która będzie wyposażona w czołgi K2 z polskimi załogami. Czołgi już wyprodukowane przez polski przemysł zbrojeniowy, bo my zamawiamy broń w polskim przemyśle zbrojeniowym. Tu niedaleko w Stalowej Woli powstają piękne, wspaniałe, najlepsze na świecie produkty przemysłu zbrojeniowego. Z lat 60. wciąż jeszcze w Wojsku Polskim są bojowe wozy piechoty, ale one już niedługo zostaną zastąpione przez Borsuki, czyli bojowe wozy piechoty wyprodukowane przez Hutę Stalowa Wola, która wchodzi w skład polskiego przemysłu, polskiej grupy zbrojeniowej. Oni, ci z PO, z PSL, chcieli zamawiać śmigłowce we Francji. A my zamówiliśmy śmigłowce w PZL Mielec i w PZL Świdnik.
Dbamy o miejsca pracy w polskim przemyśle zbrojeniowym. Dbamy o bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Zgłaszają się młodzi ludzie do Wojska Polskiego. Ja jestem podbudowany rozmowami z nimi. Dwa dni temu rozmawiałem z żołnierzami z Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej. To są młodzi polscy patrioci, którzy są gotowi bronić naszej ojczyzny. W ciągu 18 miesięcy działania Dobrowolnej Ochotniczej Służby Wojskowej 50 tysięcy młodych polskich patriotów przystąpiło do Wojska Polskiego. Wiecie państwo, ilu żołnierzy liczyły polskie siły w 2015 roku, kiedy Prawo i Sprawiedliwość obejmowało władzę? 97 tysięcy. Wiecie, ilu żołnierzy mamy dziś? 186 tysięcy. Ale proszę państwa, jesteśmy dopiero w połowie drogi. Polskie siły zbrojne powinny liczyć co najmniej 300 tysięcy żołnierzy. I my to osiągniemy. My osiągniemy. Dlatego, że młodzi polscy patrioci zgłaszają się do służby w Wojsku Polskim. Wśród tych żołnierzy są żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Świetni ludzie. Dzielą swoją aktywność zawodową ze służbą wojskową. Dziś spotkałem się z nimi. Wrócili po dwutygodniowej służbie na granicy z Białorusią. Bronią granicy przed atakiem hybrydowym ze strony białoruskiej. Nie ulega żadnej wątpliwości, że ten atak jest skoordynowany i był skoordynowany na Kremlu. A więc bronią Polski. Oni zostali obrażeni przez Tuska. Dwa dni temu powiedział, że to jest parawojsko. Co za hańba! Co za hańba! Dziękuję, że Polacy stoją murem za polskim mundurem. Niech on tam sobie różne rzeczy opowiada, ale Polacy, ten Tusk, ale Polacy stoją murem za polskim mundurem. Wspieramy naszych żołnierzy. Dziękuję za to. Proszę państwa, mówią ich politycy, takie spotkanie sobie urządzili, zapraszał były prezydent Komorowski, były prezydent Kwaśniewski i zarzucali, że moja działalność, nasza działalność Prawa i Sprawiedliwości polegająca na tym, że zamawiamy tak dużo tej broni, no że skrytykowali. Powiedzieli, że ja za dużo zamawiam na przykład wyrzutni HIMARS, za dużo tych śmigłowców uderzeniowych Apache, za dużo, proszę państwa. Nie, nie jest za dużo. I będzie 500 wyrzutni HIMARS, prawie 300 wyrzutni Chunmoo, czyli wersji koreańskiej HIMARSów, będzie 96 Apache, będzie ponad 1000 borsuków, ponad 1200 borsuków, czyli tych bojowych wozów piechoty wyprodukowanych przez Hutę Stalowa Wola, bo tyle trzeba, żeby skutecznie odstraszyć agresora. Ale też w tej sprawie jesteśmy dopiero w połowie drogi. Jesteśmy w połowie drogi do osiągnięcia tego efektu, tej bezpiecznej Polski, o jakiej marzymy. Ona dziś jest bezpieczna dzięki naszym wysiłkom, Prawa i Sprawiedliwości. Dziś rano mogliście państwo zobaczyć i usłyszeć, jak prezes NIK-u paktuje z wysłannikiem Tuska. Maski opadły. Zobaczyliście te kłamliwe oblicza. Zobaczyliście tych ludzi, których celem jest to, żeby w Polsce było tak, jak było przed 2015 rokiem. A my się na to nie godzimy. Tylko Prawo i Sprawiedliwość jest gwarantem bezpiecznej Polski, jest gwarantem rozwoju naszej ojczyzny. Dlatego, proszę państwa, proszę o to, żebyśmy po pierwsze poszli na wybory w najbliższą niedzielę.
15 października, żebyśmy oddali głos na listę numer 4 i żebyśmy wzięli udział w referendum, żebyśmy odpowiedzieli na 4 zadane pytania. Jak odpowiedzieli? Nie! Oto bardzo serdecznie Państwa proszę, a jeśli tak się stanie, jeśli Prawo i Sprawiedliwość będzie kontynuowało swoją misję, w co głęboko wierzę, to już za 2 lata będziemy mieć najsilniejszą armię lądową w Europie. A Polska dzięki temu będzie bezpieczna. Dziękuję. Zwyciężymy! Zwyciężymy! Co za wspaniała biało-czerwona noc dzisiaj w Sandomierzu! Zwyciężymy! Jeszcze wyżej, biało-czerwone! Niech nas widzi cała Polska! Niech ta moc optymizmu, energii popłynie na teren całej naszej pięknej ojczyzny, bo my kochamy naszą ojczyznę z miłości do Polski! Z miłości do Polski! Z miłości do Polski! No przepięknie, proszę Państwa, zostały nieco więcej niż 4 godziny, także mobilizujemy się, przekonujemy, kto może, dzwoni, wysyła SMS-y do tego, aby głosować na Prawo i Sprawiedliwość, bo tylko Prawo i Sprawiedliwość jest gwarantem rozwoju bezpiecznej przyszłości Polaków i tego, że sprawy polskie będą prowadzone w dobrym kierunku. Ogromne brawa dla całej drużyny Prawa i Sprawiedliwości. Tak, tak, tu na scenie przed sceną. Wszyscy tworzymy biało-czerwony sztab Prawa i Sprawiedliwości. Mobilizacja na pełną skalę. Ostatnie minuty, ostatnie właściwie godziny do ciszy wyborczej. A już w niedzielę zagłosujmy za bezpieczną przyszłością naszej ojczyzny. Zwyciężymy Sandomierz raz jeszcze! Ale przekonujmy tych wszystkich, którzy być może mają jeszcze jakieś wątpliwości. Wszyscy razem. Chodźmy 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 razem. Do zobaczenia przy urnach wyborczych. Dziękujemy za obecność. Dziękujemy za te wiele miesięcy, za tę przepiękną, biało-czerwoną, kampanijną trasę Prawa i Sprawiedliwości. Dziękujemy, że wszędzie w Polsce byliście razem z nami. Setki spotkań, nawet tysiące spotkań, miliony uczestników tych wielkich wydarzeń Prawa i Sprawiedliwości. Dziękujemy za te rozmowy, za te setki uściśniętych dłoni. Dziękujemy za to, że byliście razem z nami. Do zobaczenia, dziękujemy! Z całego serca pozdrawiamy Państwa dzisiaj z Sandomierza. Pozdrawiamy całą Polskę i prosimy, jeżeli ktoś z Państwa ma jeszcze wątpliwość, żeby wzajemnie się przekonywać, żeby zaufać prawdziwej drużynie biało-czerwonej. Do zobaczenia 15 października. Wszystkiego dobrego, bezpiecznych powrotów do domu. Dziękuję. Dziękujemy, Sandomierz! Do zobaczenia, cała Polska! Mobilizuje się w niedzielę wszyscy patrioci, Polacy, którzy chcą rozwoju naszej ojczyzny, głosują na Prawo i Sprawiedliwość. Do zwycięstwa!